pomocy potrzebują. I jak najbardziej jest formalnie, teoretycznie taka możliwość, natomiast praktycznie PFRON nie ma aż tyle tych środków, żeby jeszcze dać pieniądze na jakieś tam inwestycje. Natomiast pani przewodnicząca, czy będzie inwestycja dokończona na osiedlu, czy nie, to również o tym będzie decydować Rada. Ja powiem, że ten temat trzeba rozpatrywać z punktu widzenia innych inwestycji zaplanowanych na terenie całej gminy. Bo teraz jest pytanie, czy inwestycja w Parzniewicach ma być postawiona przed osiedlem, czy za osiedlem? Priorytet wedle mojej... Jak już Parzniewic nie ma, to nie ma co mówić. Proszę Państwa, priorytet działania wedle mojej opinii, o czym już wielokrotnie tutaj mówiłem, na przyszły rok, to jest właśnie Parzniewice i drogi. I tak na te zadania pieniędzy brak, żeby wykonać to w 100%. Natomiast wedle mojej opinii, jeżeli chodzi o osiedle, moich strategii, ten temat można załatwić w przyszłej kadencji. Bo uważam, że w woli Krzysztopolskiej ważniejszą sprawą jest ulica projektowana, ulica spacerowa, ulica bez nazwy, kanalizacja w Grobli i dopiero osiedle. I dopiero, no ja wiem, że jest wszystko ważne, ale w związku z tym, że mamy tyle pieniędzy, ile mamy, to musimy niestety przed tymi wyborami cały czas stawać i podejmować takie trudne decyzje, bo chciałoby się wszystko. Tylko to, co zawsze podkreślam, że nie możemy tutaj tej hojności rzucać w oderwaniu od możliwości finansowych. Ale ta inwestycja była kiedyś. Proszę Panią, niech Pani nie powiela tego, bo jeżeli mam porównać, oczywiście zgadzam się, że jest potrzebna, ale czy nie ma ważniejszych potrzeb? Ale są rzeczy bardzo ważne, jak na przykład Grobla. A dom ludowy, czy takie ważne? Ważne z tego względu, ważne z tego względu, Pani Przewodnicząca, że na no wiecie Pani. No. Taka prawda jest, Panie Wójcie. Pani traktuje wszystkich mieszkańców jednakowo, bo na przykład Bogdanów. O czym Pani tak szeroko mówiła? Nie ma żadnego utwardzenia. A tu utwardzenie jest. Tylko chce się z kostki jakiejś tam betonowej wymienić na kostkę pomarańczową. Nie mówię, że nie. Tylko pytanie, czy to jest najważniejsze. Dla mnie w woli Krzysztopolskiej jest ważniejsze wykonanie kanalizacji w Grobli w pierwszej kolejności, ponieważ tam niestety łączą się wody deszczowe ze ściekami sanitarnymi. Nie ma rozdziału i wpływa to wszystko na oczyszczalnię. To nie będzie w Grobli, projekt nie idzie w Grobli. Proszę Panią, idzie w Grobli projekt i są dwa odrębne ciągi kanalizacyjne na wody deszczowe i na wody i na ścieki sanitarne. Rozdzielenie na osiedlu już jest wykonane i niestety na Grobli to się spływa, miesza. I to jest ważniejsze, Pani Przewodnicząca. I naprawdę niech Pani patrzy na temat z punktu widzenia ekonomicznego, zarządzania pieniędzy, które mamy do dyspozycji, bo oczywiście pobożne życzenia można stawiać i żądać od kogoś, ale ja powiem to samo, co ileś razy cudotwórcą nie jest. Mam nadzieję, że ta kanalizacja będzie dokończona, a nie tak jak to osiedle. Proszę bardzo. Temat komentarza działki nie będę, bo mam kulturę. Dziękuję. Tylko chciałbym trochę, żeby... Ale czy ja coś powiedziałam złego, Panie Radny? Czepiasz się gąsek bez przerwy. Tam mieszkają takie same ludzie, jak i wy. Czepiasz się. Czepiasz się.
ale bardzo się trzymać naczynia. Żeby było gdzie trzymać naczynia. Tak zadał, bo jest taki dział. I tak było powiedziane. Przede wszystkim dopowiem to, co mi uciekło. Proszę, niech pani pamięta o tym, że świetlice budujemy z udziałem środków z zewnątrz w wysokości minimum 50% i niewzięcie tych pieniędzy byłoby grzechem. Jeszcze teraz dokończę, bo chciałem jeszcze, żeby był drogowskaz, gdzie się kończą Grodzki, zaczynają Kręczna. Prosiło mnie o to pogotowie ratunkowe. Bo, no szukają, no bo to trzy wioski są razem, albo postawić jeden gdzie są Grodzki, to jest w ogóle ciągi, no bo to jest problem znalezienia, no. Tak, tak. Teraz kiedyś w nocy podatowie żeby to boisko szkolne wykosić. No to co do sprzedania? No co do sprzedania jest. No będzie jechać maszyna, rozumiem, że to tak nie. A tam można po to, żeby tak rotacyjną można nawet. Tylko to po prostu ty kosztuje. Sekretarzu, będzie przyjeżdżać maszyna koszą za rowy, to wygłosi to wyjść. Żeby zachęcić oferentów. O, czyli tak, opłaty za śmieci to już były poruszone teraz, tak? Byliśmy na miejscu i rozmawialiśmy z projektantem tej nowej drogi, tą Rówka Majki. Niestety tam nie doszło do spotkania z wykonawcą, także spotkanie odłożone, ale rozmawialiśmy i rzeczywiście tam się powybijały straszne dziury. Jest to wstyd na drogę, która tam jest drugi rok. Właściwie to rok. I sam projektant, jeżeli tam nie zostanie położona nakładka, to te pieniądze w takiej grubej sumie, jak tam poszła, pójdą na marne. To wszystko się już. Są dziury tak, że się jedzie jedną w stronę. Nie. Panie przewodniczący, jak ty naciągasz ten budżet? Nie, ja nie naciągam, ja go chcę uratować. Ja go chcę uratować, bo sam projektant stwierdził, że za dwa lata to, co jest zrobione, to szlak to trafi. Także może te dziury by chociaż uzupełnić, bo naprawdę no tam przejechać. Ale no, żeby przerwać i przyspieszyć to, co powiedziałem. Przyszły rok. Drogi. I będziemy chcieli tą drogę uwzględnić. Natomiast zgodnie z kosztorysem, jak pamiętam, kosztuje to 250 czy tam 300. Więcej? 600. Około 300 albo 400. Mówić o naczelnie, czyli to jeszcze chodzi. No i teraz jest pytanie, proszę Państwa, co ważniejsze? I to jeszcze taka jedna prośba może, bo tutaj z panem Józefem żeśmy i z tym projektantem dochodzili się odnośnie spadku. A tutaj pan Darek twierdzą, że jest spadek i to duży spadek w stronę tutaj do tego przepustu od strony tam Majkowa, nie? No i prosilibyśmy, żeby to jednak tym niwelatorem zmierzyć. Ja mówię, to tak projektant twierdzi. Ty projekt byłeś między innymi przy projektowaniu tego przepustu tam, tak? Coś. Ja byłem przy wykonaniu, no przy wykonaniu, no i stwierdzi, to podwyższenie, które tam jest, podobno jest i tak w górze. Oko tam, no, jest zawodne i trzeba by to zmierzyć. Rozchodzi się lub przydoży. Tak, nie zabieram głosu, ja tylko byłem przy wylotach. No i przy te wyloty też. Znowu wejść w szczegóły. Czy tam doszło do zalewania? Nie. Czy druga fala? Stała w rowie. No to trzeba czekać, aż zalewa. No to rów jest od tego, że ta woda była. Ale nie spłynęła. Ja tego nie widziałem, ale pan Józef nie wiemy sprawę. Tak, no, nic się nie dzieje. Ja celowo wielokrotnie jadąc do Gomulina czy do szkoły jadę tą drogą. No jest dobra droga, no wiadomo, no skruszywa, no wiadomo, że się to wybija, no ale tu nie jest tak, jak tutaj pan radny mówi, katastrofa.
Tak była katastrofa, by w ogóle nie przyjechał. Katastrofy nie ma, ale dziury są. To już no, pan mój Boże stwierdzi. To poczekaj na katastrofę? A czy nie ma, a tak. Czy nie ma dziur na drodze z Kośmiej w Gomulinie? No trochę za szybko, panie Wojciech, no jak do bliźni, nie mogłem, rok czasu, żeby... Nie jest to droga, no. Ale to panie Grzegorzu, pan Tomek czeka 4 lata. Spokojnie, nic się nie zrobi. Już rok i już... Ale wie pan, jakie tam jest gospodarczym sposobem, to jest tam wywiezienie, no nie, punkt samochodu kamień i wyrównane dziury. Ale to i za dwa dni pan będzie miał to samo. Nie będzie za dwa dni. Bo tam, gdzie, samo tam, gdzie było już to mogę, to się właśnie panie Grzegorzu, nic więcej do Bożego nic nie daje, bośmy to przetestowali na drodze Krzyżanów Wieńki, dokładaliśmy klinca, upłynęło, może pan potwierdzić, upłynęło 2-3 miesiące i znowu są dziury. Dopóki się nie położy asfaltu lub destruktur, to po prostu... Tam ta droga obejmuje destruktur w stosunku Krzyżanów Wieńki. Tak jest. No dobrze, to ja dziękuję. Jedno tylko pytanie, bo w sprawozdaniu wspomniano po prostu uciekło. Na jakim etapie jest w tej chwili zajmowany tutaj Roszek? Jeżeli chodzi o przemysł, wystosowałem pismo do pana starosty, na pismo skierowane, no, z którym niestety no, nie mogę się zgodzić, bo interpretuje się w jedną stronę i tak jak w tym piśmie zaznaczyłem, wierzę głęboko w to, że starostwo podpisze porozumienie i wyrazi zgodę na to, żeby wykonać przepust, który w całości sfinansowany będzie z budżetu gminy. To co pan to pismo? Ja rozumiem. To wszystko ale jest, już, jest odpowiedź. Ale to jest najważniejsza odpowiedź na pismo starosty, ale ja mówię na jakim etapie jest oficjalnie. Już odpowiadam. Już odpowiadam. Czy gmina wystąpiła oficjalnie o zgodę starosty? Oficjalnie wystąpiliśmy, mało tego, nawet już uruchomiłem zapytanie o wykonanie projektu. Wczoraj bodajże podpisałem. I oczywiście umowę podpiszę dopiero z projektantem wtedy, jeżeli starostwo podpisze mi porozumienie. Czekamy na to porozumienie, bo oficjalnie zgoda właściciela musi być. I wierzę głęboko, że starosta się porozumienie podpisze, bo nie tak jak jest napisane w pismie pana starosty, że dotyczy to tylko i wyłącznie odwodnienia drogi gminnej, bo dotyczy to również odwodnienia drogi powiatowej. Bo w tym miejscu, na tym odcinku, niestety droga powiatowa odwodnienia nie ma. I to powoduje, że nie ma odpływu z dróg gminnych. Także czuwam nad tym jak najbardziej. Działania są podjęte, wystosowane pismo, wystosowane porozumienie. Czekamy na odzew. Nawet uruchomiłem zapytanie odnośnie powodzenia projektu, a na wykonanie projektu. Proszę radnych. Panie wójcie, czekam, ale nie wiem, czy aż pytać, bo przykre pytać. 2-3 sesje pan tak ładnie obiecał nam tu wszystkim, że może się znajdą właśnie pieniądze na drogi, może pan z firmami dojdzie do skutku, że może droga w Blizinie, jedna w Gomulinie, może będzie zrobiona. No dziś, jak słyszę, że już w budżecie jest pusto, no bo wiadomo, że jest pusto. Ale te pańskie obiecanki poszły w nic. A natomiast pan sekretarz, będąc na jakiejś uroczystości w czerwcu w Gomulinie, no publicznie odpowiedział, że za tydzień się robi droga skośna. Zaraz, panie sekretarze, zaraz. 2 dni temu sołtyska mnie przycisnęła, ta młoda sołtyska, no trzeba cię jej bać. Radnego przycisnęła, żeby rozmawiać z panem sekretarzem, w którym to tygodniu ma być ta droga budowana. No panie sekretarzu, ja też pytanie do pana. Za tydzień obiecał. No, panie sekretarzu, ja nie chcę przybliżać, gdzie to było, bo pan wie, gdzie to było. Nie chcę tu już powiedzieć, bo nic nie mówię, panu, wie pan, bo może się to jeszcze bardziej nagrywa. Na to się nagrywa i wie pan.
pan, no, nie chce już tego, ale jeśli pan słuchaj z tego miejsca, niech pan się wywiąże. Nie pamiętam, o czym pan... Tak, nie może pan nie pamięta, no to... Przykre. No ale to dlaczego ja mam to zbierać i że pan nie pamięta? Ale wracamy do... Ale wracamy tak do sprawy też poważnie, panie wójcie. To jednak z tych obiecanek, co pan obiecał, nic. Mogę? Ale zaraz, zaraz. Z tych obiecanek. Co z panem Gajdą dalej? Z tym kamieniem? Proszę pana, a wspomniał pan o dziurach, że droga, że kolega Konecki powiedział, że jest katastrofa na tej drodze, a pan mówi, że nie. To nie to. Pan sekretarz mówi też, że nie jest źle, a wspomniał pan na skośnej drodze, jaka jest, proszę pana, wyrwa dziura i oczekują. Z panem sekretarzem się dzisiaj tutaj mieszkaniec przywitał, który był z Laskamy i prosił naprawdę chociaż o połatanie tych dziur w tej skośnej drodze, bo on akurat tylko korzysta ze skośnej i do lekarza, i do kościoła, i gdziekolwiek. No akurat bym tu załatwiał inną sprawę. Mówię, wejdź na sesję, posłuchasz, co się dzieje, bo każdy tylko mówi, kiedy sesja i jak się ta sesja odbywa. Czy już teraz oglądają, czy nie oglądają, ja nie wiem. Nie będę zmuszał, tylko prosiłem, żeby wszedł, posłuchał. No nie, no zrezygnował, bo mówi, zobacz, no, ten mój wiek jest taki łomny, pan sekretarz doskonale widział. I panie wójcie, proszę tylko o te dziury, o załatanie. Ktoś tu pytał, kolega Wiesiu pytał o załatanie w asfalcie dziur. Panie wójcie, lat straży w Łomlinie, no należy do gminy, przed salą. No jeszcze te słynne dyskoteki na razie się skończyły, ale było załatanie dziur murawą, żywą murawą. No wstyd po prostu, że te dziury były murawą, wie pan, zaklejane, a że brakło, no nie wiem, tego grysu, jak to się mówi, to można było dwie czy trzy taczki po prostu, żeby zakleić te dziury, skoro to jest nasz lat w Łomlinie. No. A następną sprawą kończąc, i panie sekretarzu, i panie wójcie, zaprowadziłem kolegę Koneckiego i tu pan Paweł Zajączkowski, jak żeśmy byli na oględzinach tego przepustu w tym Gomolinie. Wie pan, droga wysypana przez nas, przez pana Gajdę, ten sporny kamień. Ale wie pan, tak ludzie orzą tą drogę, że tu kolega widział i prosiłbym po prostu o jakieś odznaczenie, czy żeby maszyna poszła. Stąd, panowie, tu jest nasza droga dotąd. No jak Boga kocham, nie długo, to ten dojrze, spór mamy z panem Gajdą, to jeszcze orzą ten kamień. No, to jest tym, w jaki sposób mamy. To jest droga, mówię, szkolna przedłużenie. Może urodzajny byś. Proszę, być urodzajny. Ten kamień? Może jest urodzajny, ale... Ale żeby orać kamień, to już jest... No nie wiem, jaki słup tu użyć. Ale to jest... Panie Przewodniczący, nasi rolnicy orzą, czy innych gmin? Nasi. Ale to jest wstyd. Starczy, bo ci ja mogę gadać, to nie wczoraj, ale każdy ma coś do gadać. Nic z tego nie wynika, tak jest. Panie radny Józefie. Już odpowiadam panu. Ale dobre przede wszystkim bardzo dobrze się stało, że sesje są nagrywane. Możemy odtworzyć tą sesję i nie znajdzie pan w mojej wypowiedzi słowa obiecuję. A pan cały czas próbuje wmówić innym osobom, że obiecaneczki w różnych formach pan to stosuje. Prośbę mam, niech pan nie wkłada takich słów w moje usta. Bo jeżeli pan obiecuje ludziom w terenie, to nie może się to przekładać na wójt. Przepraszam, panie. To jest słowo bardzo wrażliwe dla mnie. Tego słowa nie wypowiedziałem bardzo długo. To słowo wypowiedziałem ostatnio na spotkaniu w Jeżowie, OSP, gdzie chodziło o wykonanie chodników. Także to jest zasadnicza różnica. Obiecuję, a pan się zastanawia. Dzisiaj to samo panu powiem. Zastanawiam się, pracuję nad tym wariantem, który będzie priorytetem w budżecie na przyszły rok. Tylko i być może rozpocznie się w tym roku.
Tylko, że Panie Józefie, już dzisiaj Pan musi dokonać wyboru. Albo ośrodek zdrowia, albo droga. Albo spośród. Bo na wszystko, już Panu dzisiaj mówię, nie wystarczy. A jeżeli Pan uważa, że nie pracuje nad tym, że to jakoś nie wdrażam w życie, to niech Pan mi wskaże źródło finansowania. Już wskazać? Na bieżąco to same słowa użyję. Już kończę, Panie Przewodniczący. Co przewodnicząca Pani Torchalska powiedziała przed chwilą, Panie Wójcie, albo drogi, albo to, co warte, albo świetlice po terenie. Że Pan tłumaczy, że ano, bo dają pieniądze, jak ich nie tknąć, jak ich nie wziąć. Proszę Pana, ale do tych pieniędzy dwa razy tyle dokładamy. I niestety, nie ma tłumaczenia żadnego, proszę Pana, że to jest ważne, to jest ważniejsze. Proszę Pana, czy salka jedna i druga i trzecia to jest, proszę Pana, ważniejsze niż ośrodek zdrowia w Parzniewicach, w Gomulinie, czy podjazd nawet we Woli, a nawet to stworzenie ośrodka Bogdanowie. Panie Wójcie, konkretnie, ja też mówię o konkretach, bo Pan się tłumaczy. Rozumiemy się, Panie Józefie, jak już za wszelką cenę ja bym za tym, żeby podjazd we Woli, bo chociaż lekarz złożył mnóstwo pieniędzy, by szykowanie przyrostu, ze swojej strony. A w Gomulinie się dzieje nic ze swojej strony. We Woli może być podjazd na F-16. Jest piękny ośrodek i zrobiony jest pieniędzy wykaz. To mnie nie obchodzi. Jeszcze to mnie nie obchodzi. Jeszcze jedno chciałem Panu dopowiedzieć. Dzisiaj Pan mówi, krytycznie podchodzi do świetlu. Bardzo. Przedstawicielami tego społeczeństwa jest tutaj cała Rada. Dokładnie. Proszę Panią, i o tym również zdecydowała Rada. Poprzednia, o kanalizacji. No jakie to ma znaczenie? Bo Pan Wójt mnie zarzuca, że ja nie głosowałam. No nie głosowałam, bo mnie nie było poprzedniej kanalizacji. Proszę Pana, jest organem. Proszę Pana. Jeżeli chodzi o budowę kanalizacji na odcinku Glina, Krzyżanów, Wsionki i budowę oczyszczalni
ani Woli Krzyżkogórskiej, to ten temat rozpoczął się w pierwszym roku tej kadencji. Widzę, że pani już zapomniała, za czym pani głosowała, a za czym nie. Ja doskonale pamiętam, panie. Niech pani, pani przewodnicząca, niech pani nie stosuje tutaj takich ogólników niedookreślonych. Niech pani nie wymyśla takich rzeczy, bo zapytanie społeczeństwa polega. Proszę sobie nie przeszkadzać. Zapytanie społeczeństwa polega na tym, że przedstawicielem tego społeczeństwa, jak to jest wyraźnie zapisane w ustawie o samorządzie gminnym, jest tutaj rada. I my tutaj decydujemy o tym, czy wchodzimy w to, czy nie wchodzimy. Byłoby absurdem, gdybyśmy w kanalizacji, którą udało się wykonać, odrzucili 12 milionów 340 tysięcy złotych, które dostaliśmy z regionalnego programu operacyjnego. Najpierw, proszę państwa, się podejmuje uchwałę, dyskutuje, decyduje. Trzeba oczywiście zachować tutaj reguły demokracji, bo większość decyduje. Natomiast mija rok, dwa, wraca się do przeszłości i się mówi, że tamto to jest wykonane niepotrzebne. Niepotrzebnie. O tym między innymi decyduje pani. Ale jeszcze jedno. Pan, panie wójcie, przedstawił mi pan kosztorys, przedmiot, robót, modernizacja i wyposażenie budynku gminnego, środka kultury, pomieszczenia filmu, sceny szczęsne, szatnie, Orlika. Ja to zliczyłam, ale nie wiem, jak się to ma do wartości, bo to jest 1153,107 metra kwadratowego, więc nie wiem, gdzie tu jest kwota. Jest jeszcze kosztorys. A no to chyba, że jeszcze jest kosztorys. Proszę panią, to jest obmiar. A pan powiedział, że to jest kwota. Proszę panią, to jest obmiar, z którego zlicza się kwotę. Ale nie ma, to są metry kwadratowe tylko. Tak jest i do tego jest... To jest zakres robót, jak nie do wykonania. Nie, ale jest kosztorys wykonawczy, można to dokładnie sprawdzić. Proszę panią, zapraszam do referatu budownictwa, dostanie pani ten kosztorys
zliczy sobie pani. Jeżeli ma pani jakieś zapytania, to ja nie jestem tutaj z uprawnieniami budowlańca, bo tam trzeba zastosować umiejętność, trzeba mieć wiedzę czytania. I jeżeli będzie miała pani wątpliwości, to skierujemy te wątpliwości do projektanta, który to przygotował. No jeszcze w ramach formalności, że państwo wszyscy, żeście otrzymali takie pismo od starostwa, konkretnie od pana Cupały, jako starosty, i z kolei pan wójt szeroko odpowiedział, też żeście państwo wszyscy dostali, tak? Tak, więc. Ja coś zapytam pani przewodnicząca o komisję budżetu, nie budżetu, tylko rewizyjną, bo coś tam było, kiedy będzie? To znaczy, a ja mam pytanie, czy jest grafik? Czy byśmy nie uzgodnili tematu, gdybyśmy chcieli dojechać? Kiedy? No właśnie 13 będzie mi 9. Ale budżetowo? Budżetówkę może mieć w okresie, co jest. Ale też wyjazdowy, też Ale zaraz, po kolei. Do szkół? Tak, tak. Tylko proszę nie straszyć dyrektorów, naprawdę, bo... Ja nie rozumiem, na takie informacje, że jak komisja rewizyjna przyjeżdża, to... Jaka rewizja? Oświaty. 13, Asia? To dyrektorzy są zestresowani, że wszystko jest do naprawy, że wszystko jest do... A to tak się boją w rewizyjnej też? Wszystko jest... Oświatowie to się boją. Tak, a szczególnie ma analizę, która od pożaru. Że niedobre są lampery, że to nie powinno tak być. Nie wiedzą, czy oni to zrobią. To nie mieści się w zakresie kontroli na marginesie. Ja bym był wydał pomocy. Dziękuję bardzo. Zamykam dzisiejsze posiedzenie. Ścienny podłogowy za drogach, nie wiem, czy to jest za